To jest rok, co nie? Szybko jakoś minęło. Więc, hej, cześć, witajcie, z tej strony Xavi. A dzisiaj, jesteśmy tutaj, żeby celebrować rocznicę kanału. Będzie to taki film pogadankowy. Będę dzisiaj mówił, jak się czułem, wbijając te suby, co do tej pory mam. No, jak spędziłem generalnie ten rok. I przy okazji też wyjaśnię wam niektóre aspekty co do tego, jak to jest na YouTubie, co opłaca się robić, a co nie. Więc nie będę już dłużej przynudzał we wstępie i zapraszam was do oglądania. Więc dobrze, może by zacząć tak naprawdę od tego, co polecam, żeby dotrzeć do tego momentu, gdzie jestem teraz. W sensie chodzi mi o subskrypcję, a nie rocznicę. Więc przede wszystkim polecam patrzeć na to, co się sprawdza. Ja na przykład założyłem ostatnio, pewnie Alex się mocno zdenerwuje, pozdrawiam swoją drogą, ale shorty dają strasznie ogromne wyświetlenia. W sensie, wyobraźcie sobie, że po prostu siedzicie sobie, mija godzinka, napisaliście sobie scenariusz, macie miniaturkę, mówicie teraz, jak ja teraz sobie mówię do mikrofonu, montujecie to jakieś pół godzinki, 40 minut i łącznie wychodzi wam, tak max 2 godziny. No i po tym sobie wrzucacie film, wszystko fajnie, nie? Przez jakiś czas to normalnie żyje, jakbyście normalnie film wstawili, ale czekacie chwilę i 1000 wyświetleń, wybija się do jakichś ogromnych liczb. I teraz tak się zastanawiam, czy to kwestia tego, że te filmy są po prostu lepsze? Czy po prostu YouTube preferuje takie filmy w obecnym momencie? To jest w sumie ciekawa rzecz, taki paradoks tego, że film niby krótszy, niby ma mniej informacji, mniej osób może się z niego czegoś dowiedzieć, ale i tak YouTube go bardziej promuje. Co z kolei pokazuje, jak w dzisiejszych czasach jest promowany ściek, bo nie mówię, że mój kanał i shorty to ściek, ale nie chcę po nikim jechać, jednak te krótkie filmy często po prostu są shitpostem. Dlatego srebrny break. Polecam wszystkim. I cóż, po prostu warto patrzeć się na to, co się sprawdza, testować różne serie i tak dalej. Ja sam niedługo zamierzam wprowadzić serię z pewnego serialu, z pewnej gry, więc myślę, że się nie zawiedziecie na mnie. I dalej będę tak sobie testował te rozwiązania, jak się sprawdzają w YouTubie. No i będę was na bieżąco o tym informował, zresztą sami możecie sobie zawsze wejść na kanał i sprawdzić. A co do tego w ogóle, jak się czuję z tym, bo pewnie nawet nikt nie pytał, ale jak się czuję z tym, no to jest naprawdę bardzo fajnie. Też nie polecam wam robić tego czegoś typu ocenianie kanałów, live, super, albo inne gówno, bo to po prostu wam daje pustą publikę i nie opłaca się czegoś takiego robić, bo tak naprawdę jestem zadowolony z was, z mojej publiki, a nie z tego, że 943 kliknięcia. Nie, to nie o to chodzi, widzowie. To chodzi tak naprawdę o samą publikę, którą udało mi się sprowadzić, bo na przykład jestem zadowolony z tego, że mam 129 osób na Discordzie, mimo tego, że tak naprawdę sam Discord mi poza możliwością promowania filmów nic nie daje. W sumie zapraszam was na niego, ale bardziej chodzi o to, że mam świadomość tego, że te 130 osób wbiło na Discorda i są zainteresowane kanałem. To daje dużo do motywacji. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma Discorda, to polecam założyć. No i tak wracając już do tego, co na YouTubie warto, a co nie warto, to polecam się po prostu przyłożyć do tego, co się robi. Czasami sam, jak wrzucam film, to czegoś nie dokończę, coś odwalę na ostatnią chwilę i to nie wygląda za dobrze, a później jesteś w stylu, mogłem to zrobić lepiej, teraz to ma okropne wyświetlenie i tak dalej, ale no cóż, tak to bywa, po prostu trzeba się do czegoś przyłożyć i wtedy dopiero będziemy mogli widzieć fajne efekty tego, jak sobie na to zapracowaliśmy. Na przykład ja na większe zasięgi czekałem ponad 8 miesięcy, więc więc większe zasięgi, jak na mój kanał większe zasięgi, bo dla mnie obecnie takie 1000 wyświetleń, prawie 2000 pod filmem Suzy, to jest naprawdę dużo. Jestem w sumie wam wdzięczny, bo jeszcze do tej pory nie podziękowałem wam za te liczby. I myślę, że teraz jest idealna okazja do tego. Może dzisiaj właśnie zrobię coś w stylu takiego pogadankowego live'a, w którym będę sobie z wami rozmawiał na ten temat. Po prostu, może nie na ten temat, po prostu sobie, odpalę jakąś gierkę w tle, czy coś. Ostatnio fajnie mi się gra w Timbermana.
No i będziemy sobie gadać na ten temat. Może nawet nie wiem, teraz będzie wam leciał w tle Timberman, sam do końca nie wiem, co ja zrobię w tym montażu. Ale możemy sobie przejść do następnego tematu, który jest związany również z YouTube'em, bo tak sobie pomyślałem, że na rocznicę kanału właśnie zrobię wam taki lekki poradnik. Może nie powiedziałbym, że poradnik, ale taka bardziej encyklopedia wiedzy osoby, która już jest rok na tej platformie. I według mnie warto po prostu przykładać się w montażu i w grafice, bo tak naprawdę w momencie, w którym się znajdujecie, na głos za bardzo nie macie wpływu, też na mikrofon, bo nie zarabiacie chyba jakieś tysięcy, jak zaczynacie na YouTubie. Ja ostatnio dopiero niedawno zacząłem zarabiać na live'ach i niedługo włączą mi reklamy pod filmami, więc będę miał taką możliwość, ale sobie z czasem pozbierałem na mikrofon, teraz możecie widzieć tego efekty. Ale dobra, wracając już do tego, no to warto po prostu się przyłożyć do tego montażu, obróbki dźwięku, polecam Audacity, i do grafiki, bo tak naprawdę na to macie wpływ. I jak ktoś widzi, że ten montaż, czy cokolwiek tam jest dobre, no to może się po prostu zainteresować waszym kanałem i sobie zobaczyć, że wow, ta osoba jednak potrafi to zrobić, się przyłożyć. Osobiście dla mnie, co do montażu, dużą inspiracją, może nie inspiracją, ale takim kimś, kto mnie popchnął, żeby się czegoś nauczyć, był oczywiście Katon, którego pozdrawiam, no i Piofil, tak po prostu sobie to przeczytam, który, no według mnie ma naprawdę bardzo fajne filmy SCP, więc dzisiaj, jak już mówiłem sobie, porozmawiamy na temat YouTube'a, zacząłem już troszkę tematu, dlatego myślę, że następną radą, jaką sobie tak sypię, będzie... W sumie, najpierw zanim wam powiem tę radę, to zadam wam pytanie. Czy chcielibyście właśnie taką serię, w której bym sobie mówił do mikrofonu? Nawet bym mógł mieć napisany scenariusz, bo teraz obecnie mówię sobie po prostu na spontanie. Czy chcielibyście taką serię, w której sobie po prostu na jakiś temat rozmawiam? Nie wiem, myślę, że może byście się zainteresowali. Ale dobra, wracając, to polecam zobaczyć sobie taką fajną wtyczkę do Google'a. A jak nie macie laptopa czy komputera, w co wątpię osobiście, chociaż zdarza się i tak, to możecie sobie po prostu pobrać TubeBuddy na telefon. I tak, chodzi mi o tą magiczną wtyczkę, ponieważ dzięki niej jesteście w stanie kontrolować swój SEO score pod filmami. A czym jest SEO score, drogi panie Xavi? Otóż SEO score jest takim czymś, bym powiedział, to jest taka punktacja, która w procentowo pokazuje wam, jak tak naprawdę zoptymalizowany jest wasz film. I to ocenia tak naprawdę wszystko, czyli słowa kluczowe w tytule, w opisie, w tagach, no między innymi właśnie w tagach. No i podsumowuje to wszystko, dzięki czemu powiedzmy, jak ktoś sobie wpisuje, nie wiem, Undertale, no to się może za pomocą tych tagów wyświetlić wasz film. Dlatego polecam tą wtyczkę na YouTube'a, żeby sobie kontrolować to, jakie macie tagi, czy co wy w ogóle tam chcecie korzystać. Po prostu skupcie się na tym, żeby wasze filmy były zoptymalizowane pod kątem algorytmu, bo pomijając ten montaż i tak dalej, te sprawdzanie, te researche na swoim własnym kanale, co się najlepiej sprawdza, to też nie można cały czas stać w miejscu i pokazać temu YouTube'owi, że ej, halo, ten nasz kanał to też istnieje, nie? Możecie się zainteresować tutaj, tutaj mam tyle SEO score, powiedzmy 95, tutaj tyle, i wtedy filmy o wiele lepiej się wybijają, uwierzcie mi. Sam robiłem ostatnio taki test, bo może taki bardziej eksperyment, który był wypadkową tego, iż po prostu nie dało się zrobić lepiej. Pod filmem z Q&A, ponieważ tytuł chciałem zrobić adekwatny do tego, miałem podejrzewam chyba 70 SEO score, teraz chyba wam pokażę na ekranie, ile miałem. No i wtedy ten film się wybił, no powiedzmy, że nie wybił się najgorzej, ale ma chyba obecnie tak 900 wyświetleń. A mój najnowszy film, czyli film o Ralsei, pomijając ten oczywiście, co teraz oglądacie, ma już 1200 wyświetleń. On ma 80 SEO score. I pewnie to ze względu na również na tematykę i tak dalej, ale też sądzę, że te SEO po prostu wpływa na w te filmy. Sam bardzo wcześnie zacząłem z tego korzystać, przepraszam, bo chyba już pod filmem z Undyne w miarę ogarniłem te SEO score i starałem się, żeby był jak najwyższy, więc polecam wam korzystać z słów kluczowych. No i myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Przepraszam, że
tak się trochę wtłonił ten temat YouTube'a, bo może kogoś to po prostu nie interesuje, ale pomyślałem, że właśnie na rocznicę kanału fajnie by było powiedzieć trochę na ten temat, czym się zajmuję i tak dalej, chociaż pewnie większość z was, co mnie zna, wie o tym, ale co mi szkodzi, co nie, mój kanał. Więc w sumie ja nie będę już wam dłużej zajmował dnia. Możecie sobie zostać suba, łapkę w górę, wbić na Discorda. Oczywiście nikogo nie zmuszam, jeżeli nie chcecie, to nie. Ja byłem Xavi, to był w sumie, nawet nie wiem jak to nazwać, powiedzmy, że specjal na rocznicę kanału. No i cóż, dziękuję wam za oglądanie. Żegnam. Bye, yo, yo.